Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Maniak, witam Was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider 2013. Jesteśmy w jakimś bunkrze i zbliżamy się chyba do tego grobowca, w którym jest ta postać, czy tam, jak to się tam nazywa. Dodam, że dźwięk z mikrofonu może być teraz już nieco lepszy z racji tego, że udało mi się naprawić pop filtr, dlatego te wszystkie spółgłoski PB i tak dalej mogą już być słyszalne w bardziej wyrazisty sposób i mogą już aż tak nie dokuczać. No dobra, ale to nie będę przedłużał, tylko no idziemy zobaczyć, co się będzie działo. Najbardziej czego się obawiam, to nie to, że tu będą piraci, tylko tego, że mogą to być jakieś stworzenia. Grobowiec musi być na niższym poziomie. A dosłownie chodzi mi o stworzenia takie jak takie jak Burzowa Gwardia na przykład, nie? Muszę się przedostać. Okej, co to wymyśleć? Dobrze. Dobra, zobaczymy, co to mi da. Co, na razie spraw, bo otworzymy te drzwi. Na razie spraw, żeby nic nas nie zabiło, bo coś czuję, że nas coś zaraz wyskoczy. A podejrzewam, że jeżeli ta postać, która potrafiła jakby tę burzę jakoś niwelować, to podejrzewam, że będzie chroniona przez coś, ale zobaczymy. Dowództwo do agenta Stop. Trójca niezadowolona z braku postępów. Stop. Zdobycie gwiazdy kluczowe. Stop. Wysyłamy nowego agenta, by zapewnić powodzenie. Stop. Okej, w porządku. Coś tu jeszcze mamy? Mamy wejście na samą górę. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. No. Ale nawet nie wiecie, jak mi korcie, żeby to podpalić. Jakie trzy? Ale jak ja mam to luzować? W ogóle ja bym chciał te rzeczy tutaj, co są. Nie wiem jakie. Kurczę. A no ta, przecież ja mam łuk ze strzałami. Zapomniałem o tym, a to dlatego, że ja też jakby tego nie używam aż tak często. No to dawaj, dawaj. Nie podoba mi się ta muzyka. Strasznie mi się nie podoba. Muzyka. Tak jakby coś już zaczęło do mnie. Nie wiem. Gdzieś coś tam czekało na mnie. O Boże. Nie mówię, że się boję, ale po prostu nie chciałbym. Słyszycie to sami?
Nie wiem, czy to ci żołnierze, czy to też nie jest Burzowa Gwardia, bo o nich się też swego czasu bardzo dużo mówiło. Właśnie się boję, że głównie ona może mnie zaatakować. Muszę jeszcze Jeżeli... odblokować resztę elementów. Tak, wiem, tylko chciałem, o właśnie o to mi chodziło. Aha. Co jest? Okej. Super. I dobra. Tu jest tak. O kurczę, co się stało? Dobra. No to idziemy. Dobra. Dobra, jeszcze jeden i winda się ruszy. No Muszę właśnie. się jakoś przebić na zewnątrz. Dajcie. Albo to. A właśnie. Dobra, już mam plan, jak tam iść. Musimy pójść po drabinie i następnie iść tędy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie, a jednak może nie. Ewentualnie iść do góry. Tylko do góry ja wtedy chyba nie wejdę, czy wejdę? A, chwila, tutaj miałem jakieś wejście. No tak. A jednak nie. Dobra. I tutaj muszę coś zrobić. Ciekawe. Ciekawe, jak ja mam tu wejść. Naprawdę ciekawe to jest. Ciekawe, naprawdę. No tu powinien nie wejdę raczej nigdzie, nie? Pomyślę, co tutaj zrobić. O Jezu! Ja nie sądziłem, że tam jest taka dziura. Ale mój głupi błąd. Dobra. Okej, a chwila. Okej. Dobra. To tam będę też musiał wejść. Dobra, więc muszę iść do góry, odblokować to koło jedno. Z tej strony jest, jest tej.
Jeszcze wyżej to będzie pewnie tutaj. To jest otwór, tak? To jest tu, ok. Okej. Ewentualnie. Muszę się jakoś przebić na zewnątrz. Nie muszę zachęcić. Muszę wejść tutaj na to trzecie piętro. Po prostu właśnie tego. Włączyć to i co i po prostu lecieć. Teoretycznie to nie jest głupie. Jest wszystko w porządku, tak jak chciałem. Sara. Fajnie tylko. Tylko ja naprawdę nie chcę mieć problemów, a... Wydaje mi się, że przez to będziemy mieli naprawdę wielkie problemy. W sensie, już radziliśmy sobie w wielu presjach, ale... Jeżeli można zrobić, że... przejdziemy bez opresji, no to... Wiecie, o co mi chodzi. Widać, że ci ludzie, tego Matiasa, to oni sami się boją, bo oni już są w tym bunkrze, oni naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. Podejrzewam też, że może nie tyle, że stracili kontrolę nad rzeczywistością. Najzwyczajniej w świecie po prostu. Boją się, nie? Nie idzie tu? Chciałbym go zdjąć, tylko żeby
Dobra. Nie wiem, ile ich tam jest. Chodź tu, no. Chodź, chodź. Pytanie, czy oni byli sami, nie? Podejrzewam, że nie. Tam jest jakaś droga. Również. Najprawdopodobniej no, jest już ten sam bunkier chyba, albo... Albo Bóg wie co właściwie, nie? Boże, w mordę. Dobra, to tutaj. Lara. Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Bo to jest zdecydowanie za cicho. Niemożliwe, że ich tu nie ma. Te postacie, wojownicy, byli w grobowcu Himiko. Bronili jej. Czy to ty? Byłeś jakiegoś rodzaju generałem. Popełniłeś seppuku. Dlaczego? Piękny. Ciągle ostry. Zawiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie. Dusza uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. Aby je powstrzymać, musimy zniszczyć ciało w komnacie rytualnej. Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych? Muszę cię wynieść. Widzę, że tylko wy macie broń. Dobra!
To mi siebie pozabijacie. Dawać. Dobra. Ale się zastanawiam, ile tu jeszcze jest, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, póki co to... sobie... szukam. Dobra. Dobra, tu jest naładowane. Wszystko naładowane. Czyli już znamy prawdę o tym, co się tak naprawdę dzieje na wyspie. Dlaczego? Zobaczymy, co będzie po wyjściu z tej jaskini. Dobra. Mam nadzieję, że sobie poradzą jakoś. Wy też tutaj. To moja łódź, sukienkyny! Jak mnie szlak trafi, jeśli ją oddam. Dobra, tu mamy wyjście. Dobra, okej. Jesteś ranna. No. Dawaj. Dzięki. Poważnie. Myślałam, że już po mnie. Nie ma po nich śladu. Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sam i zniknął z nią. Pewnie zabrał ją do Matiasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. Co teraz zrobimy? Kutery jest już sprawny. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana, sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W
czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem Sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc, o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rod. Słuchaj. Cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Słuchaj, wiem, jak bardzo chcesz wrócić do domu, do córki. Naprawdę wiem. Ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę cię, żebyś mi uwierzyła, Reyes. Proszę cię, abyś mi zaufała. Dobra. Spuśćmy kuter na wodę. Wchodź na pokład, gdy tylko będziesz gotowa do drogi. Jeżeli widzicie sami, że Reyes się przekonała co do Whitmana, ale ja z początku tak wiedziałem, że on coś z nim tak... Wszyscy byli przerażeni tym, co się dzieje na wyspie, on był w tym wręcz podekscytowany. Jakby on, nie wiem, nawet... Miałem brać pod uwagę tezę, że on naprawdę z Matiasem to wszystko ukrył. Lara, a co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej, uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje tę burzę. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matiasowi Sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak, szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solari. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie. Strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, Laro. No to ładnie, ale zaczyna się robić już naprawdę ciekawie. Już jesteśmy praktycznie chyba przy końcu gry. Ale ja tam nic nie będę spoilerował. Znaczy w zasadzie też niewiele wiem, bo ja grałem dosyć dawno temu. Są ci... Burzowa Gwardia. Ludzie. Strzegą klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni nowej królowej przez tego, który ją tu sprowadził. No tak, tak. Zetknąłem się z takimi prymitywnymi plemionami. Ruszajmy po nagrody, Jamesie. Co on robi? Nazywam się dr James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam wam waszą nową królową. Nie. Waszą królową. Jak to jest po japońsku? Waszą... Jo... Nie! No krwi morate! Sam!
Widzieliście, co oni zrobili z tym rektorkiem? Ale w sumie nie żałuję go. Za to, co zrobił. Dobrze mu tak bardzo. Za to, co zrobił. Za to, że nas zdradził właściwie, bo zdradził nas. Nie ma co ukrywać, że nas zdradził. No ale... Co mi tam? Jego sprawa, jego śmierć. Teraz musimy uratować Sam i prawdopodobnie zniszczyć ciało. No i jeszcze pokonać Matiasa. Dobra. W tym odcinku to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.